Siema, jestem Rajo G-Play, to jest Kolonistych, na naszej serii Podwórko Kolonisty i ze mną są rzeczywiście wspaniali widzowie na czacie. Siemaneczko wszystkim, cześć. Wy też macie tutaj ogólnie być na tych odcinkach, jeżeli chcecie, tylko od poniedziałku do piątku od 16 do 22 streamy się pojawiają cały czas, więc serdecznie was oczywiście zapraszam. Ponadto, jak już coś chcecie, zacząć łapeczkę w górę pod tym odcinkiem i subskrypcję na kanale, bo myślę warto oglądać, bo tam wiecie, work in progress szpakowa, tam jakieś informacje, jakieś newsy, czyli tego typu inne atrakcje się pojawiają. I słuchajcie, przechodzimy teraz do odcinka i co się wydarzyło ostatnio. Pamiętacie, że jak pojechała 16, to trochę krzyżyk się załamał. No i pomyślałem, że czas mu coś po prostu kupić, a raczej wziąć, bo tak się stało, że... No to jakiś pan stoi. W sklepie pani się ogłosiła, że ma kotki do oddania. Ktoś po prostu podrzucił koty gdzieś tutaj, no i ta pani się zapiekowała nimi i jak coś to w sklepie po prostu wydaje. Został ostatni, więc mam go tutaj. Kupiłem też taką tutaj przy okazji fajną... jak to się mówi, walizka na niego, no taki po prostu pomieszczonko, takie malutkie coś do przenoszenia tego, więc jest malutki kotek. Jak się krzawie nie spodoba, to nie wiem, co się stanie. Karm już też kupiłem w domu Whiskasa, także nieźle. Tu nawet pani patrzy, jak ma kotka. Dobra, słuchajcie, ja nie będę tutaj, wiecie, grał, tylko naprawdę trzeba iść z tym. Mamy tego kotka, może tak będę go niósł do siebie, żeby był widoczny to dla was, nie? Bo dobra, ten kotek jest taki super, więc no mam nadzieję, że się ogólnie krzawi na... Płacie się nie spodoba. Nie chciałem brać dużego kota, wiecie, duże koty to już takie mają charakter, jakieś wychowane są i tak dalej. A z małym jest tak, że sobie on od nowa go nauczy, jak właśnie tak samo jak od nowa remontował 16, znaczy właściwie tę 12 na 16, to teraz sobie wychowa kotka, nie? Więc no, niech będzie kotek, nie? Okej. No to właśnie widzicie, jest, o może tak się na chwilę zatrzymam. To właśnie widzicie, jest najnowszy nasz nabytek, a właściwie wypożyczony dopiero od sąsiada. Przystawka do otworzenia, ale myślę, że da radę sobie z klasem, bo dzisiaj kosimy kukurydzę na ziarno. I teraz zobaczcie nowy nabytek. Tam coś, o, Krzychu jest na podwórku, dobra. I to będzie nowy nabytek, bo Krzychu właśnie dzisiaj będzie też opryskiwał nowym opryskiwaczem. Dobra, ej Krzychu, jesteś tutaj na podwórku? No jestem przy 60, a co? Kurczę, chodź, coś ci pokażę, co mam do ciebie. No dobra, co to jest? Chodź, słuchaj, bo to ostatnio taki jest trochę smutny, nie? Zobacz, co ci kupiłem. Co kupiłeś, co to? Znaczy właściwie znalazłem właściwie, no zobacz. Kiciusia ci kupiłem, na takie przeprosinki i na pocieszenie humoru. To ta, żeś kupił? No taki młodki kotek, kupiłem tylko karmę, miski i to, a kotek był za darmo, bo w sklepie oddawali, nie? Mówię, a wezmę na gospodarstwo kota. Psa mamy, to się będzie miał z kim bawić, nie? Czekaj, zaraz tego dam. Słuchaj, wy otworzysz go tutaj? Do tego, a ja pójdę po Whiskasy, dobra? Zaraz przyjdę. Bo tam wszystko ogarnięte, o. Tutaj mam już. Jezus Maria. Wypadło mi z ręki, dobrze, że puszki. Całe. Jak tam, wypakowałeś już go? Nie, bo nie wiem jak. Zaraz ci pomogę, poczekaj sekundkę. Już. Kotka, tutaj. O, proszę. Gdzieś on tu lata sobie. Tutaj ja go widzę, tu. Tak, widzisz go? No. Dobra, ja go tu nie widzę akurat, okej. O. Dobra, ty, dwie karmy opierdzi. No dobra, starsze. Ja to zniosę na chatę jak coś, nie? Niech tam sobie to będzie. No właśnie tym. Koło grzynika lepiej nie stawiać, nie? To się o tym włoży. Dobra. No to nie wiem, podoba ci się ten kotek? Bo ja kotka akurat... O, tu jest kotek u mnie. U mnie jest tutaj, niestety synchronizacja. Jaki ty fajny jesteś, Jezus Maria, ja nie mogę z tego kota. Chodź tu, nie piło motorowo, czekaj. Ty leci do ciebie, chyba. Czy coś śmiga? U mnie tu je coś. Ja u ciebie? Obok miski, no, obok a, no miski dobrze. Coś. No i dobrze. No i co? Podoba ci się kotek? Fajny? Gdzie on jest? Ci mi ucieka. O, tutaj no jest. No i co teraz? Myślisz, że ten mały kotek mi zastąpi małą 16? No ale, słuchaj, wyobraź sobie, że, no tak mówię, nie? Kotek to jak 16 właśnie, nie? Od początku miałeś się remontowałeś, to teraz tak samo kotka musisz teraz zbać o jego wychowanie. Ja musisz się zajmować teraz? Tak, no już się zdomowił, widzę, lata sobie po podwórku. To co? Dobra, chyba wiem nawet jak go nazwę wtedy. O właśnie, no, bo ten, jak go nazwiesz, no, dokładnie. On się będzie nazywał Ursus. Ursus? No. Jezu, no nie. No co? No dobra, no niech będzie Ursus. No niech będzie Ursus, no fajny Ursusik. Na razie to jest Ursusik taki malutki, nie? Tak zdrobniale. Dobra, Krzysiu, słuchaj, pokaż nowy nabytek tam, pokaż widzą, bo fajnie, że kotek jest, fajnie, że ty działa sobie. Ale ten, jest, Ursus go nazwa. Kici Ursus. Dobra, no co mamy dzisiaj bliska? Pamiętacie, że ostatnio mieliśmy opryskiwać termita? No wiecie, coś tam do kornika, coś to drzewo żre, nie? Termity te całe. A dziś mamy Unię Slenza,
Ślęza. Jak to się czyta. Więc co? Beczka 1000, 12 metrów. Pasuje, nie? Lepiej niż tamten termicik. Jest to też ściągane. No i co? Do siódki będzie imo samo git, nie? Także spoczko. To co? Słuchajcie, jak mówię, dzisiaj praca taka, że ja biorę się za kukurydzę. Krzychu biorę się za opryskiwanie, bo to wszystko już jest naładowane roundupem. Trucizna, jedzenie, picie, palenie tytoniu podczas pracy wzbrojone. Po pracy umyj ubranie, umyj ręce mydłem. No i dobra. Także jakby co, a chociaż jeszcze pokażę tutaj, bo kupiłem też te właśnie dwa Mausery z tym roundupem, nie? No te chwasty. Więc tu masz te właśnie duże, o te, to jeszcze jest namalowane na czerwono, taki ten, nie? No, więc co te dwa twoje, a tu masz nawóz, więc tego nie bierz, nie? Jak coś. Okej, spoko. Dobra. Nie wiem, tam jest paliwa, ale powinno ci chyba w sumie starczyć, nie? Dobra, no, to co? Najpierw będziesz wzywał ten na pole. Kogo? No, paliwo albo kogo. A, może tak. Sleza? Nie, no bo Ślęza, nie? Ślęza jest napisane. Jak seria u Rususa? No może tak. Dobra, to co? Słuchajcie, siadamy sobie do kombajnu i lecimy, nie? Krzyku tam też będzie sobie działał, a nie tego siadłem. A, wiesz co? Jakbyś mógł, to zacznij od tego, od tam pole, to nasze najnowsze, co zostało, nie? Co znaliśmy tam orali? Najnowsze, czyli... No tam to coś powiększali ostatnio, nie? A, 28-29, ok. Nie to. To coś powiększali ostatnio, tam żeśmy orali i tak dalej. A, że koło tego tam. Koło Pawła Jumpera tam, no. Ja. To jak ktoś do tego pola nie rusz, okej? Okay? Tego nie robić? No nie, bo to na końcu będzie tracić na miniaturkę jakoś pierdyknę albo coś, nie? No. Albo jak już będę tam gdzieś w miarę tak ogarniał, to tam powiem ci, żebyś przyjechał, nie? Ej, strasznie mi jakoś tak zacina gierkę, nie wiem, czy muszę coś przeładować, czy co? Bo nie mam pojęcia, ale tak strasznie trochę mi przymula. O, ale będę miał to ciężko sam jechać. Dobra. To co, w sumie ty już ruszaj, nie? Gdzieś tam ten. Ja sobie cofnę pewnie. No to ja muszę tędy wyjechać, nie? Tak? A, ten byś wyjeżdżał, no dobra. Jasnej. Już tak w miarę postaram się ruszyć. Okej. Okay. Trochę na wyczucie. Ale jakoś idzie. Nie no, muli mi coś strasznie, tak przycina mi, wiesz? W kabinie, nie wiem czemu. Nie wiem, czego to się wzięło. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to ja ruszam. Jak coś tam zostałem, potem sprowadzę, ewentualnie napiszę do siebie na CB radio, na zadzwonię, nie? Napiszę na CB radio. Żebym się tam podprowadził jeszcze, nie? Sporto. Tak, przystawka otwarsza. Ja ogólnie mieliśmy dwóch sąsiadów, którzy nam chcieli pożyczyć przystawkę do kukurydzy. Jedna była otwara, taka malutka, a druga właśnie od Fortschritta. Uważam, że trochę żółty bardziej pasuje do tego, ale tamta była ładniejsza. No ale mówię, dobra, jakby nie było, przecież tak to jest tylko i wyłącznie na to, żebyśmy mogli sobie wykosić, to nie? Więc wiecie, co chodzi. Niech tam też nie będę przesadzał z tym za bardzo. No coś się to i dzieje, nie? Ty, no stary, patrz. Vlogu coś sypie? No nic nie ma, nie? Nie wiem. Tak jest, nagrywamy odcineczek. Dobra. Także już sobie pojechał tam działać, ale to sobie chciałem tu otwarte. Trzeba się rozłożyć jeszcze. W ogóle jestem tak ciekaw tego plonu. Co tu się nie działo? To jeszcze podłączyć? Okej, okay, dobra. A, jeszcze wałek. Dobra. Teraz będzie szło. No i co, wrąbiłem się. No ogólnie tak, ludzie, jak myślicie, ile będzie z tego może sypać, nie? Bo ja totalnie nie mam pojęcia, na ile się nastawiać w ogóle tak naprawdę. Więc co, może tak będę jeździł. Tak w miarę... Aha, tu już się jeden rządek gubi. No to fajnie, tutaj se kosze. Ty nie no, patrz jak to się kosi, nie? Zarobista przystawka jest do tego, proszaja. Rządki łapie równo, tylko... No. Dobra, to tak trzeba będzie jeździć. Co znaczy warunki do wysiadczy? Wiesz co, jeszcze nie miałem okazji sprawdzić tego, na pewno gdzieś tam sobie luknę, jak tylko na dostęp do tego, więc zobaczymy, nie? A właśnie, słuchajcie, dostałem prezent od Giant Software. Jest to gierka, w sensie Farming 22, tylko z taką układką dla partnerów, nie? Nie mam jej teraz za bardzo przy sobie, ale na... Kolejny odcinek może postaram się pokazać. Nie wiem, czy też to inni partnerzy dostali, pewnie tak, nie, bo pewnie każdy został. Ale chcę się wam tym pochwalić i przypomnieć mi ogólnie ludziska po streamu, okej? Okay? Że wam to pokazał. Jak gdzieś tylko to znajdę. A jak nie, to wam pokażę jutro, nie? Bo może gdzieś to jest jeszcze schowane, się do końca nie rozpakowałem z tych wszystkich walizek. Bo jak tak nie było, 11 kwietnia to nagrywam, no i właściwie dopiero co wróciłem ze świąt, nie? Także, siemga, Habs, witam. Ty, no coś z tego może być nawet. Ej, Krzyku, jesteś tam gdzieś na CB Radio jeszcze?
Hal, hal, słuchajcie, na CBR. Sprawdziłbyś kiedyś najlepszy stan na kukurydzę? W którym miesiącu? Ale co, siali czy co? No, kukurydza. Ziarno. Kukurydza. W sensie październik, listopad, okres zbiorów, o co ci chodzi? Nie, 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 na cenach. A! Bo ja jest zajęty kotem byłem, wiesz? A ty dalej w kocie co siedzisz jeszcze? Tak. A ty miałeś kukurydza, jechać, mówisz. Jechać pryskać miałeś. Na sprzedaż to jest w czerwcu. O kurda, po ile? 1521. A po ile teraz jest? W tym momencie mamy za 700. Najwyższy to jest 832 na osadzie. Dobra, to czekaj do czerwca z tym w takim razie. No. Ty, no to nic. Słuchajcie ludzie, i tak będziemy musieli ogólnie tą kukurydzę przetrzymać sobie w zbiornikach. W sensie, nie w zbiornikach, tylko przetrzymać ją sobie na magazynie takim tam specjalnym, tam gdzie trzymamy ziemniaki. A właśnie, bo zaczęliśmy mówić, mam ile ziemniaków wysypało. Ogólnie to było 2,5 zestawa tego naszego. Także, no mało ogólnie, myślę, że trochę będzie więcej. Dzisiaj na 3 zestawy, tak najmniej, ale trudno, skoro jest tyle, niech będzie. Kurde, już mi to nie zbiera do końca. Jak jest tyle, to trudno, nie będę narzekać i no, sprzedamy sobie ziemniaki gdzieś tam w styczniu, jak one są, więc będziemy ładować sobie na pociąg, zobaczymy, ile kaski z tego będzie, a na pociąg wiadomo, oczywiście będzie więcej, nie? Także super anska sprawa. Badajcie Instagram Riota, inny kanał Tykcia, oczywiście, że tak. Krzysztof, co macie w opisie, jak coś, więc możecie wpadać, bo Tykcia kusi długo tysiączek, nie? Subów na... Dokładnie tak, już mamy ponad 900. Serio, już masz 900? No. Ja się chwycę, ale powiem ci naprawdę, patrząc na mój kanał, gdzie tak od zera wstawał, to jestem mega zadowolony, nie? Ja też. Bo spoko. No i też właśnie widać wcześniej, cześć Zośka. Patrzyłem też właśnie w stronę u Krzyśka na streamie, tam gdzieś miał, wiecie, po 8 widzów, po 7, tak, nie? Jak tam gdzieś tak zacząłem sobie sam streamować, czy nawet po 5 może było. A ostatnio widziałem 15, 18, tak mówię? On dzisiaj się... aż po 40 dobijało, nie? No, no więc kurde, widzicie, nie? W sensie, może nie są to jakieś takie mega duże liczby, ale jak na to, że to jest wszystko, wiecie, to jakby tak no, robione od początku kanału, no to super, nie? Bardzo fajny progresik. I no, widać, że wam się, wiecie, content Krzysia podoba też, nie? Więc zawsze muszę do niego pojść, oczywiście, bo Krzychu to mi bardzo pomaga na tej serii. No i dzięki niemu w sumie tworzymy teraz takie fajne akcje, tak roleplay i tak dalej, nie? Więc to, wiecie, nie ma co mówić, nie? Krzyku to ma bardzo duży udział w procesie. Nie, to jest śmieszne, to jest przystawka na cztery rządki, a bierze 5, nie? Animacja. No nic, nie będzie tak. Właśnie Krzyku, to mówię, żeby ci suwa nie odbiła, nie? Nie odbije ci suduwa? Nie. No woda suduwa po fejmie, nie? A, to nie, ja wolę pieniądze niż fejm. No, wy widzicie, już się jest wszystko jasne, nie? No, już się bałem, że suduwa cię odbija, ale jak tylko kasa to luz, nie? To się nie martwię ciebie w takim razie. Chyba za chwilę będę musiał podjechać sobie, wiesz, wziąć jeszcze zestaw tutaj. Ale teraz będziemy sobie tam w stronę, wiecie, bliska. Tu sobie zostawię ten moment. Pasuje, elegancko, panie kochany. Pozdrawiam to już ty również, bardzo miło, że jesteś na tym odcinku. Kurde, nie, to ta przystawka i ma naprawdę średnia. Trzeba będzie jakoś taką kupić dedykowaną, może wiecie? Bo ktoś w necie znajdę jakiegoś od tego, od klasa, bo tak trochę zostaje nie bardzo dużo, nie? A boję się też, zresztą nie, no. Ej, tak serio, ludzie, dobrze to bierze? W ogóle jakby ten? Czy dobrze to jakby planuje, według was? Na razie mam 5 ton tego, nie? Po 1700, ej, to będzie naprawdę fajna kaska, nie? Ale to nie, dobrze, bo przejedziemy sobie dwoma zestawami, nie? Zresztą nie, 10 tonówka? Nie, starczy 10 tonówka, trzeba nie za zestaw brać. Zaraz pójdziemy sobie, czy pojedziemy po ten maszynkę. A ten, którym polu teraz pryskasz? Na 29. A, na tym dużym łączonym, tak? Tam, gdzie była dzierżawa kiedyś. Tak. Okej. Okay. I co, chwasty znikają, nie robią takie szare? Tak, tak, no. No to dobrze właśnie, bo kurde, ostatnio tak właśnie mówię. Dziwiłem się, że ej, w sumie my wszystko robimy, nie mamy na przykład chwastów i dziwię się czemu, nie? A przecież ten sezon u nas tak trochę trwa, nie? No i zapomniałem, że przecież w tamtym roku byliśmy wszędzie orkę. A jak robicie orkę, no to wiadomo, że ten chwast nie urośnie wtedy, nie? No bo nie ma jakby jak. No i tak mówię, kurde, co jest, nie? I jakby wszystko tacy. A właśnie ty, bo ja nie mówiłem o jeszcze ludziska. Kasa przyszła na konto. 55 tysięcy od pana ze Szpakowa, z gospodarstwa Sukrzyn. Więc mamy kaskę na koncie. Na razie gość mówi, że spoko.
jeździ sobie tamtym, testuje sobie ten, ten ciągnik, więc jest na razie zadowolony i bardzo mnie to cieszy. I co, żeśmy zrobili z tą kasę? No spłaciłem 25 tysięcy kredytu, zostało nam wtedy 30 koła. Kupiliśmy, znaczy ja poprosiłem właśnie tutaj tą sieczkarnię, kupiliśmy trochę tego chwastu błyszczego środku, no a do tego jeszcze gdzieś tam akcesoria dla tego kotka, plus oczywiście nowy nabytek, jakim jest opryskiwacz, nie? Także fajnie, kaska już gdzieś tam wydana jest, także o kurde, ja tam wiem, że miałem w sumie, miałem tam nie wydawać tej kaski, wiecie co, może jednak sobie cofniemy stąd, niech to jeszcze tak oto będzie, to pojedziemy tam nakładować, nie? Orko robi się raz na 3 lata? No, no jakoś tak, nie? Jakoś tak się to robi, więc ja na przykład tutaj... Czemu jest niepodniesione? O, okej. Ja na przykład tutaj na razie nic tak za bardzo nie ogarniałem przez to orko, bo mieliśmy rok temu właśnie, więc w tym roku totalnie nie widzę sensu tego robić. Jak już to mamy też pół, tylko po to właśnie, że tam jakieś pola powiększać coś, nie? Więc tym się teraz zajmuję właśnie tym powiększaniem pól, a nie jakimiś tam innymi rzeczami. Ty, w ogóle ma padać, że tym? Może jednak nie uda się, że będzie padać. O! Krzychu elegancko sobie tej pryska. Aż się normalnie zatrzymałem, zobaczę jak to idzie. Panie, chwastobójcie, jakoś się pcham. Jakoś idzie, ale nie tak samo jak 16. Dobra, co ty robisz 16, kolego? Wałowałeś może z 15 minut. No i naprawiałem całe życie. Nie, miesiąc naprawiałeś, jakie całe życie. Dla mnie to aż całe życie było. Chłopie, nie wiem, dzwoń do niego i błagaj go, żeby ci to oddał, nie? W takim razie. Ale... Ostatnio, że już nie dzwoniłem do chłopa. Jak dzwoniłeś? No tak. Nie żartuj sobie nawet, chłopie. Wiesz, ja już wydałem kasę, którą nam gość dał. No to się nie zdziw, jak przyjedzie kiedyś oddać. Nie ma takiej opcji. On jest za bardzo kochany w tym ciągniku, żeby przyjechać i go oddać. Zobaczymy jeszcze. Nie no, ty, ale już masz kotka, no daj spokój, stary, no po co będziesz ten? Robił jakieś cyrki. No jeszcze z kotkiem się to nie poznałem aż tak. Ale jak poznasz kotka, zobaczysz, że jest lepszy od ciągnika. Ciągnik to jest tylko maszyna, to jest tylko zlepek złomu, a kot to jest twój przyjaciel, nie? A kot to jest kawał mięcha. No ale ten kawał mięcha, wiesz, żyje, może cię przytulić w nocy. Ursus też, ja też go przytulałem w nocy. Jezus, raz ci przytulił jak spadł z pniaków, a ty byłeś pod spodem. To ty jeden raz, kiedy pamiętam, jak cię przytulił. No i to było takie raz na zawsze, taki... No, raz na zawsze to myśmy prawie ze szpitalem nie mogliśmy cię wydostać. Już nie przesadzaj. Całkiem przynajmniej do kotka mu kupię malutkiego, no, takiego, z miłości, nie? Zrobił ten Ursus. Z miłości, tak. Nie, czasami to nie wierzę się w ciebie, krzyku, nie? Coś to się położyło? A nie, dobrze jest. I to. O, a jednak poszło. Jednak było położone. Daj spokój, zapomnij, 16 już było, minęło, nie? Dobra, a my tu sobie oczywiście wszystko dalej kosimy. Ej, myślicie, to chyba skończę, wiesz? Kosić. Jak coś, to możesz przyjechać teraz na to pole, co ci mówię, na tą miesiątkę, nie? To by się na miniaturkę strzeli jakoś fajną. Dobra? Ej, spokojnie. Dokończę to pole i na tutaj to mało. Jasne, pasuje. Także jak będziesz w okolicy, krzyku w okolicy, to ten, daj mi znać, nie? Finlandię? Okay. Jako Finlandię? Dla Krzysia? Nie no, krzyku dostał już, że ten. Wszystko, co potrzeba, nie? Ty, krzyku, ci dawam w ogóle wypłatę za wrzesień? Nie. No czekaj, zaraz ci to szybko przeleję, poczekaj sekundkę. Nawet z 16 nie dostałem kasy. Ile tam było za 16? 5 tysięcy? 10 tysięcy. To 7 tysięcy ci daję za całość, bo tam na miesiąc i ten, nie? Za remont. Także proszę, twoja dola wpadła ci na konto. Dzięki serdeczne. Już mam tylko 12 904 zł na koncie. No to takie spoko, nie? Wiecie, takie tam sprawy bieżące, wydatki jeszcze lecą. Także na razie nie jest źle. Mleko ciągle przychodzi, także dajemy sobie jakąś radę tam, nie? Okej, okay. Także płacimy oczywiście Krzysiowi za tą naszą pomoc. Wiecie. No i cały czas krzyku odrabiam Teta, którego utopił, nie? Jeszcze półtora roku ci zostało. O Boże, nie? Ale ten czas długo płynie. No, zaraz będzie lecieć szybciej, wiesz, jakby tylko zima, to wiesz, moment to zleci, nie? W 16 tak długo nie było. Nie. Zapomnij już o tym, daj spokój, naprawdę, nie? No zapomnę o 16. Kurde, się wrąbałem w tę kukurudzę. Jak będziesz tam gdzieś w tym w okolicy już, to jakby na pole wiesz, o to daj znać, nie?
Okej. Okay. Bo tam fajnie wysłałem jeszcze na miniaturkę, to żeby powinien też fajnie to pokazać, nie, co się dzieje. No, nie, nie mogę tego przestrzelić, wiesz, bo to jest strasznie... Mówiłem brać fara. Dawaj Warszaja. Nigdy więcej was nie posyłam. Dobra, biały, co ty piszesz? Weźcie go tam. Uspokójcie. Nie pisz tak, biały. Ostatnio właśnie ktoś napisał mi na komentarz: Riot, nagrywasz odcinki na streamie. Ciekawe, co byś stał, ktoś ci pisał N-worda na czacie. Ja... A co miałby się stać? Już kanał by mnie usunęli, nie? Po pierwsze, to jest raz, a dwa, że nawet by się ta wiadomość nie wyświetliła, nie? Bo i tak by moderator od razu, wiecie, od razu by automat to zbanował, nie? Gość myśli, no ciekawe, co by było gdyby, nie? Ile macie hektarów? Ogólnie hektarów mam 11, nie? Tak, no 11 mamy hektarów, nie? Także jest okej, okay, nie? Będziemy sobie też na wiosnę dokupować parę hektarów jeszcze. Znaczy, no hektar dokupimy na pewno. Ale, znaczy może nawet zaraz byśmy dokupili jeden hektar. Gdzieś tam, wiecie? Jeszcze przed zimą byśmy sobie go dokupili. I można by było coś tam też podziałać, nie? Bo to nie wiem, nawet nie wiem na ten kawałku co tam będzie. Ale może będzie też tak, że po prostu kupimy jakąś tam już uprawę też, nie? Czy coś. O Boże, nie? Wstawmy trochę średniawka to jest. Tak, to jest bardzo pożyczone. Aha, no jestem na polu. Zbieram. Dobra. Sobie radio łapię. To ja już do ciebie jadę, zaraz robię mi wizytóweczkę jakąś fajną. I zanim już będę wziął za chwilkę, tylko tutaj jeszcze sobie podjadę, bo tam mam dokończoną jeszcze sprawę. Tutaj przejazd. Okej. Okay. Ej, fajnie tego kury zejdzie, wiesz? Powiem ci sprawnie. Myślę, że się to pole położę. Chyba wiesz, co możemy teraz w sumie się zamienić. O, stój tak sobie, no, elegancko. Ja to sobie tylko dojadę do tego. Okej. Okay. Zaraz ludzka widzimy, tylko zrobimy sobie podkę, nie? Także zwy. Dobra, jesteśmy tylko teraz jesteś właśnie w 60, a nie w klasie, bo Krzychu siadł do klasa, a ja sobie właśnie teraz tutaj po opryskam to poletko. Jakieś gdzieś czwórką? Oj, taka trójka trzeba. Na trójką. No więc akurat spoko. A jak nam się pryska, dobra. Fajnie, myślałem, że będzie problem z tym. Także działamy. Co ty gadasz, kucik, za głupoty jakieś? Tylko nie w tym silniku może byłeś. Ty, może ten tak jeździ, wiecie? 1.4? O, teraz to tak. A 1.5? O, nie, teraz spoko. Bo tak wiecie, jeździć tyle trochę bez sensu, nie? Właśnie tak, jest taka miara dobra prędkość. Ty, ale powiem ci, że ten... fajny ten opryskiwacz, nie? Na pewno lepszy niż tamten termit. Nie, jak się pytać, to proszę, nie mogę, nie? No Krzychu, nie dąsaj się już. Będę się już nie dąsał. Ale masz kotka. Masz kotka teraz, a czemu? Da, będzie ten kotek w piwnicy siedział. Nie no, znaczy no wiadomo, trzeba go zamykać tam do garażu albo coś, nie? Bo to jeszcze malutki kotek, ale tak to nic nie rób, co ty? Nie wiem. Będę go tuningował jak 16. Nie ty... Boże, co ty, Frankenstein, będziesz z tego kota robił? Nie wiem. Zostaw tego kota w spokoju, mówię ci, to jest dobry kociak, a wychowasz go sobie... na żółto z niebieskim tynkturem. Pikachu z niego zrobisz. I tylko naraz pójdzie. No, jak on trochę stanie, to nic się stanie, przecież nie będziemy jeszcze tak, wiecie, perfekcyjnie jakby, nie? Tak z tego chasa się tak ten robi na oko trochę, nie? To się, no, jak macie ścieżki idealnie problem, to wiadomo, że robić idealnie, ale tak to... Aha, to była orka robiona. Dobra, to będziemy sobie w tą stronę, wiecie, bo tu jak było orana, to nie ma co ty pryskać, nie? Turbo mu założy. Krzyku, nie będziesz zakładał chyba turbiny do kota, nie? Nie wiem, zobaczymy jak będzie miał ciął. Nie, Nex, bo Krzyku jest w żałobie po tym, że sprawiliśmy 16, której tak się bardzo, wiesz... Bardzo się w niej... jak to powiedzieć? No po prostu się z nią zżył, nie? A wiesz, teraz sprawiliśmy go i Krzyku po prostu brakuje tego ciennika. Chociaż mimo, że siątka miała być Krzycha, to jednak... Jednak Krzychu tęskni dalej za tamtym sprzętem, nie? I wiesz, tak trochę mówi przez... Spoko, Pumper Up, to jest ten. Dostała się od Artura. Jakby co. Także Artur, spoko człowiek, to jest Biki się prozdawał.
więc no. Okej. Okay. Ej, wykorzystuj się pole całe? Chyba pójdzie pole, nie? Bo ja chciałem się zrobić. Już kończę za chwilę ten. A, to elegancko, bo ja chciałem się zrobić transport tego zboża na ten. Na pociąg, wiesz? Bo tam będziemy przechowywać sobie. Oni to mają fajne silosy, więc my tego nie będzie trzymać za bardzo. No jeszcze będę musiał mijaki po tobie poprawić. A takie te badyle stojące. No bo kurde, nie mogę wypracować tego, jak to zrobić, wiesz? Normalnie, jakoś, jakoś to nie szło. Taka 16 szybka była z skrzynią. Weź już, o kurde, gneto. Lance poginte, dobra. Chciałem pytanie, jak zedytować save w frame 2? A co ty chcesz zedytować na tym saveiku, powiedz mi? Bo edycja save'a tak samo. Ej, mam pytanie, jak zrobić modu do Farming 22? To jest na tej zasadzie, nie? Pytanie. Musisz zdefiniować dokładnie pytanie i powiedzieć mi, co chcesz się ode mnie dowiedzieć. Kurde, ale to, nie, no to jest chwasu, że to jest masakra jakaś. To jest pierwszy zbiornik, nie? Więcej nie robiliśmy. Ty, no Krzychu! Co? No matko jedyna! Ropy zabrakło. Mówiłem, że będziesz ten. Mamy na początku odcinka mówiłem, żeby ten. No ale mówiłem ci, żebyś to tankował, jak coś. Albo no, nie, mi wystarczyło. No nie, no kurde, czekaj. Czerwska klątwa przyszła. Znowu. Kot biega po podwórku, włas pod enceta. No to niech se łazi, nie? Niech się uczy. To jest chyba mu to walizkę to pod ten, żeby to nie łaził. No kiciuś, może ty jak, nie, jakiś taki smutny, nie wiem, chyba jeszcze mu drugiego kurde gdzieś przywiózł, wiesz? Mamy coś w tym jeszcze? Ty mi lepiej 16 przywiózł, a nie? Nic nie ma. Czekajcie, muszę kupić paliwo. Skądś tą 16 już, stary. No bo chociażbyś golfa kupił do jakiegoś do remontu albo coś. Żebym się mógł czymś zająć. Ale, no dobra, ale golfów nie ma teraz takich fajnych. No ja chcę golfa. Ale nie ma golfu, mówię ci. Jedyny jaki znalazłem wcześniej to byłby dźwięków. Uż, co jakbyś wypadło mi z ręki, baba mi popchnęła na chodniku. Mówisz o tej dwójce? No, to dwójka była. No to ja to widz mi wysłał tym, z dźwiękami. Tak? No już dawno. Aha, to fajnie, że ty, ja ci moje mody wysyłam, a ty swoich nie bardzo, no. Pasuje ci ty. No ale ja tego też nie pobierałem, bo się bałem. To sprawdź najpierw ty. Nie mam mowy. Sprawdź, czy jest dobry i jak coś na ten. Mogę ci podesłać, żebyś nie, nie, zajmie. Ja poczekam na twoją recenzję. Nie, to poczekasz trochę dłużej. Dobra, ja już tu ruszam dalej, z opryskiwaniem. Ja tu skończyłem pole, jakby co. Tak? No. Dobra, to wiesz co? To w sumie ja tutaj jest tylko sobie kółeczko. Zalecam to pole. Ja do remontu, jakby co. Co do remontu? Seja. Nie, bo zaraz niebieskiego tura założysz. Nie, no ty będziesz miał, bo to się dachę zahaczyłem rurą. O, masz. Ten jak do remontu? Przecież to musi serwis przejechać zaraz, a nie do remontu. No ty zabudzisz serwis. Nie, ty zabudzisz serwis. Dobra, pan się podarzy się za wypłatę kolejnego miesiąca. Będziesz po desiaku zarabiał chyba, nie? Żartowałem przecież, nic się nie stało. No, mam nadzieję. Byłem. Dobra, składam ci tutaj jak coś. Zostaw chyba ten kombajn na polu, nie? Ja to ci wjeżdżam na poletko. Mamy kukurydzę do koszenia? Co? Mamy gdzieś do koszenia kukurydzę jeszcze? Nie, tylko to było. No to mógłbyś zjechać na podwórko. No w sumie dobra, można zjechać. Ja to i ten. No ja tylko porozkładam tego opryskiwacz. Mocno nasypane na masajku jakby co. Okej, okay, dobra. No. O. Rozłożyć się elegancko. Dobra. Ja jadę ten. Jadę, biorę masaja i jadę na magazyn, nie? Okej. Okay. Dobra. Jakieś tam badyle stałe, to nic się nie dzieje z tym, nie? 12,5 tysiąca, ej, no w sumie nawet to jest, tak powiem ci, spoko, nie? Gdzieś tam, czekajcie, bo tutaj mam ciągle problem z tą kamerą. Ej, Biały, jesteś na streamku? Powiedz ty mi, czy dałoby radę właśnie zmienić fowa w tym? Bo jest bardzo, bardzo mocno do przodu jest taki fow, nie? Okej, okay. No i cicho jest, nie? A właśnie, długo już Biały będzie robić update'ik tego, także... Teraz tak ma lepsze RP, ale ja nie robię roleplaya. Słyszysz to? Ja nie robię roleplaya, ja robię serię rozwoju, gdzie po prostu pokazuję, jak z malutkich to maszynek takich dojść do ogromnego gospodarstwa na kolonii, na malutkiej mapce, której każdy mówi, że tu nie ma rozwoju, nie? Ja chcę pokazać, że właśnie, że jest tutaj zarąbisty
potencjał pod rozwój, a roleplay to jest po prostu taka wstawka dla was, nie? Żeby wam te odcinki nie było, wiecie, bo sam farming w sobie jest mega nudny, nie? Wiecie, jedziesz jednego roku, siejesz, potem zbierasz i znowu siejesz, dokupujesz pole i tak dalej, nie? W kółko. Ja wam daję po prostu coś takiego... Kursor stój, nie potem TZ-a! Ja wam daję po prostu coś Ursus. Takiego, co was trochę zaciekawi w jakiś sposób, coś, będzie coś innego, nie? Widzicie, jakby dalej robię swoje tutaj prace na odcinkach, ale jednak robię takie właśnie mini wam wstawki, żebyście też mieli coś ciekawego, nie? Ja, Michałek, tamte lagi naprawiłem po prostu wymieniając maszynę, nie? Bo to był problem z tamtego agregatu chyba, nie? Dobra, jedziemy sobie. No tak mówię, jedziemy to po ten. Ej, były dwie wszczepy, nie? Zespane. Jedna cała i druga trochę. Okej, okay, spoko, dobrze wziąłem w sumie. O, zaraz jedziemy sobie na stacji paliw, nie? Kiedy się nie zaszpakowa? No jak będzie sobie pokazywać Working Progress, to jak najbardziej będzie, nie? Odcinek. Wiesz, to nie jest tak, że wam to jakby funduje co tydzień czy co dwa, nie? Po prostu to zależy od progresu. Okej, okay. Ale sobie poczekamy jeszcze trochę na tym. O, dobra, elegancko się rogatki podnoszą. Przejeżdżamy sobie, no kurde, nie wiem co jest. Czy była jakaś aktualizacja do farminga, czy co? Że tak mi zamula? Bo wiecie, idzie fajnie, nagle tak przycięcie, nie? Dekutko. Dobra, my tu sobie na plac zajeżdżamy. Bo nie wiem, czy widzieliście, ale to właśnie nasze ziemniaki też leżą na tym placu. Mamy składowane. A teraz sobie załadujemy tutaj do silosów nasze zboże, bo my, jak wiecie, nie mamy gdzie tego przechowywać już, bo nam się skończyło miejsce, mam w jednym silosie jęczmień, a w drugim pszenicę, no więc nie będziemy mieszczać, wiadomo, zbóż w silosach, dlatego wysypuję sobie to po prostu tutaj na pociąg do nich tutaj w silosy i potem wszystko pojedzie sobie na sprzedaż, nie? Okej, jedno wysypane. Sypie się tam się? Sypie się, o, elegancko się sypie. No. Także okej. Dobra, wysypane. Słuchajcie, jadę na stację jeszcze, zatankuję tam się na szybkości i chyba to będziemy kończyć odcinek, bo też tak troszkę ponad pół godzinki wyszedł, więc tyle aż nie planowałem go robić. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Ja wolne. Dobra. Tak, była aktualizacja. A, no to wszystko jasne w takim razie, białe. Ej, a poza kolonią są znaleźć wszystkie w jednym miejscu, jak na osadzie? No tak, tak. Znaczy, nie no, kolonia ma wszystkie znaleźki na całej mapie rozmieszane, nie? Bo osada miała być, tak wiesz, pod rozwój, nie? Mapy, ale no niestety... O, nie wyszło do końca to. Tak miało wyjść? Okej. Okay. Dobra. Zagasimy sobie go. A ci tutaj? Tankujemy, dobra. Słuchajcie, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ci się spodobał. To tak, gdzie jesteś, Krzysiu, ogólnie? Ja w domu, karmię koteła. Tak? Się Ursusa. Dobra, to Krzysiu, wam się z wami się pochyla zdalnie, bo ja tu będę dzisiaj żegnał się na stacji benzynowej. Także dzięki za uwagę, wpadajcie na kolejne odcinki z naszego podwórka kolonisty, zobaczymy dalej, co się będzie działo. I niedługo co, już chyba takie raczej odcinki zimowe powoli będą lecieć, nie? Więc jak mam teraz końcówka października, to się potem spotkamy gdzieś raczej na zimie. Także dzięki za uwagę, do kolejnego odcinka, wpadajcie do Krzycha, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam wszystkich, pa, pa. Napiszcie hashtag Ursus na końcu jeszcze, cześć. No, aż za kursus. Na razie, cześć.